Radio DTR. I już. Dzień dobry, nazywam się Edyta Broda, prowadzę Bezdzietnik, piszę książki o bezdzietności, a dzisiaj o bezdzietności będziemy rozmawiać. Edyto, ostatnie nagranie zrealizowaliśmy tak bardzo szybko, bardzo dużo tematów poruszyliśmy, słuchacze też gdzieś tam wypunktowali mnie oczywiście, a nie ciebie, bo ty jesteś gwiazdą tutaj tego tematu i prowadzisz w bardzo ciekawy sposób ten temat, trudny dla wielu ludzi, dla innych nieznany, ale wydaje mi się, że bardzo ważny. Patrząc po ilości słuchaczy w różnych naszych kanałach dystrybucyjnych, widzę, że ten temat jest bardzo nośny. Dzisiaj chciałbym, żebyś sama poprowadziła nas w te arkany swojej dyskusji i swojej rozmowy i swojego widzenia, bo co dzisiaj przygotowałaś i jak widzisz ten temat w rozwojowy sposób? Okej, już mówię. Znaczy, ja mam nadzieję, że ty mnie mimo wszystko będziesz zaskakiwał pytaniami, bo wtedy rozmowa jest znacznie ciekawsza, a dla mnie też bardziej wymagająca. Oczywiście, Edyta. Tutaj super. Ja ci tak nie oddam anteny na monolog. nie wyobrażaj sobie zbyt wiele. Tak? No tak, tak, tak. To są pozory demokracji. No dobrze. Ja zaproponowałam na dzisiejsze spotkanie taką refleksję o tym, jak dochodzić do tej wiedzy, czego my tak naprawdę chcemy. W dzietności, bezdzietności, czy może chcemy się po prostu na chwilę zawiesić. Ostatnio sporo mówiliśmy o presji. I ja myślę, że od tej presji też wyjdę, bo to jest coś, co zdecydowanie przeszkadza nam podejmować decyzje o dzietności, bezdzietności. Ostatnio nie powiedziałam o rzeczy, która wydaje mi się bardzo ważna, ona się czasami przewija w materiałach naukowych, a mianowicie o tak zwanej społecznej potrzebie posiadania dzieci, czy w sposób społeczny fabrykowanej potrzebie posiadania dzieci. I to jest to, o czym mówiłam ostatnio, czyli to są te wszystkie przekonania, z którymi dorastamy, z którymi idziemy w życie, przekonania, które zbieramy od rodziców, bliskich, znajomych, w szkole, w lekturach. One się tam wszędzie pojawiają i w jakiś sposób nas kształtują i kształtują w nas właśnie tę potrzebę posiadania dzieci. Oczywiście to nie jest tak, że ta potrzeba jest kształtowana u wszystkich, absolutnie nie, bo to jest jak najbardziej biologiczna potrzeba, ale właśnie nie jest to potrzeba dyktatorska. Ale wiesz co, przerwę ci, bo był taki wpis na stronie dotyczący tego, że pani oczywiście, mówimy tutaj o panach, bo ja jestem jakby tutaj w mniejszości w tej dyskusji, jasne, zarzuciła, że co to jest za rozmowa na ten temat, skoro dzieci się rodzą albo nie. I to wszystko. No nie, to nie jest tak. Kiedyś rzeczywiście dzieci się albo rodziły, albo nie i myśmy byli zupełnie bezradni wobec tych wyroków losu. Natomiast w tej chwili dzietność i bezdzietność to jest kwestia decyzji. To nie jest kwestia, nie zawsze, najczęściej to nie jest kwestia zrządzenia losu. Przepraszam, przerwę ci, już mam ten cytat. Dzieci nie rodzą się wtedy, kiedy się je pragnie mieć, tylko wtedy, kiedy one pchają się na świat. Tak to zostało ujęte przez panią Anitę. No tak jak mówię, kiedyś, kiedy nie mieliśmy pigułek antykoncepcyjnych, kiedy nie mieliśmy tak rozwiniętych środków rozmaitej antykoncepcji, to rzeczywiście dzieci, można tak powiedzieć, dzieci pchały się na świat. W tej chwili to my decydujemy, czy chcemy mieć dzieci na wielu poziomach, bo to jest moment, kiedy w ogóle zastanawiamy się, czy nadajemy się na rodziców, prawda? Czy tak sobie wyobrażamy naszą rodzinę, że będzie ojciec, mama i na przykład dwójka dzieci.
A może zupełnie inaczej ją sobie wyobrażamy? Może to będzie właśnie dwójka ludzi bez dzieci z psem. To już na tym etapie zaczynamy świadomie podejmować decyzje. Owszem, czasami może się coś wydarzyć. Możemy na przykład zajść w nieplanowaną ciążę albo nie móc zajść w ciążę planowaną, prawda? I tutaj też podejmujemy znowu świadome decyzje. Albo coś z tym robimy, albo puszczamy to na żywioł. To znaczy zobaczymy, co nam los przyniesie. Ja myślę, że we współczesnym świecie, w świecie młodych ludzi, jednak dominuje taka postawa właśnie nie zdajemy się na los, tylko to my bierzemy los w swoje ręce i decydujemy, czy jest dobry moment na ciążę, czy jest dobry moment na odpuszczenie sobie tej ciąży. Więc ja myślę, że to w tej chwili już nie jest takie oczywiste, że dzieci po prostu pchają się na świat, a my stajemy wobec tego no, bezradni, czy w jakiś sposób ulegli. Ja będę dalej taki drążący temat, dlatego że z autopsji to wiem, że jeżeli kobieta zafiksuje się, że ona w tym roku chce mieć dziecko i się nie udaje, to dla związku to jest naprawdę bardzo trudny czas, bo co miesiąc sprawdzanie, testowanie i szukanie przyczyny. Dlaczego? Powoduje to tak duże napięcie u partnerów i u partnerki, że właśnie to może być też i wielką blokadą, tą prokreację i właśnie ten aspekt posiadania dzieci w takim zaplanowanym czasie. Jest dokładnie tak, jak mówisz, i to właśnie pokazuje, że my nie chcemy ulegać wyrokom losu czy wyrokom naszego organizmu, bo nawet jeżeli organizm mówi macierzyństwo nie jest dla ciebie, to ludzie bardzo często po prostu upierają się i dążą do tego, żeby być mamą, być tatą. I to pokazuje właśnie, jak bardzo buntujemy się wobec tego, co niesie los. Natomiast czasami właśnie upieramy się, tak myślę, że czasami, bo ja absolutnie rozumiem potrzebę posiadania dziecka, chociaż sama nigdy tej potrzeby nie czułam. Natomiast rozumiem i bardzo mocno mentalnie wspieram rodziców, jeżeli tylko mam okazję w realizowaniu tej potrzeby. Bo tak jak we mnie była ta potrzeba bezdzietności i też wiele zrobiłam i byłam gotowa wiele zrobić, żeby wytrwać w bezdzietności, tak rozumiem drugą stronę. Natomiast wydaje mi się, że przychodzi czasami taki moment, gdzie trzeba po prostu jednak odrobinę pokory wykazać wobec tego, co się z nami dzieje, bo po prostu nie zawsze możemy mieć to, co chcemy. Nie zawsze możemy zostać rodzicami. Tutaj w tę stronę jest chyba nawet trudniej niż z dążeniem do bezdzietności, bo no, myślę, że to jest łatwiejsze, chociaż też ma swoje przeszkody. To nie jest tak, że po prostu nie chcę mieć dzieci, biorę tabletkę antykoncepcyjną i wszystko gra. Bo no niektórzy tak sprowadzają, wiesz, do tego tak właśnie chcą spłaszczyć to takie zastosowanie, a przecież to jest bardzo trudna decyzja. Na kobiety niektóre w ogóle te hormonalne rzeczy nie działają, albo działają negatywnie, trudno jest dobrać te środki. To nie jest prosta decyzja. To nie jest prosta decyzja na różnych poziomach i z różnych względów. Po pierwsze, tak jak mówisz, no, antykoncepcja, chociaż jest naprawdę no, już nowoczesna, bezpieczna, skuteczna, ale ona nie działa na wszystkie kobiety. Są kobiety, które mają rozmaite problemy ginekologiczne. Ja tutaj nie będę tego tematu rozwijać, bo oczywiście porozmawiam na ten temat z ginekologiem. Tutaj już od razu zapraszamy słuchaczy na naszą rozmowę ze znanym ginekologiem, specjalistą Fundacji Sexed, ale to o tym będziemy jeszcze mówić później. Natomiast podejmowanie decyzji o niedzietności wiąże się również z pewnym poczuciem strachu, niepewności, bo bo to jest to, od czego wyszłam. Cały czas nam mówią, że będziemy chcieć, że będziemy żałować, że coś w naszym życiu się wydarzy, że nagle się
zwrócimy w drugą stronę i zaczniemy tęsknić, a być może będzie już za późno na rodzicielstwo. I to są takie realne trudy znoszenia bezdzietnego statusu. Bo oczywiście są ludzie, którzy po prostu nie chcą mieć dzieci, bardzo nie chcą ich mieć, ja do takich należę. I ja się nigdy nie przejmowałam tym, co mi mówiono. Że nigdy nie wierzyłam w to, że będę kiedykolwiek żałować, bo doskonale siebie znam i miałam duże zaufanie do tego, co mój organizm mi mówi. Ale to nie zawsze tak jest. O tym też już mówiłam, że czasami te potrzeby są takie gdzieś po środku. Trochę chcę, trochę nie chcę i wtedy rzeczywiście ciężko zaufać sobie, zwłaszcza kiedy słyszymy te nieustanne potrzeby, będziesz żałować. Na pewno coś się wydarzy, na pewno ci się zmieni i będzie za późno. Ludzie naprawdę uwielbiają sączyć nam takie zatrute komunikaty do uszu i dlatego ta bezdzietność bywa kłopotliwa, bywa trudna, bywa taka podszyta właśnie niepewnością. Ale to nie tylko to, bo doskonale wiemy z rozmaitych raportów, że dostęp do antykoncepcji wcale nie jest taki prosty. To jest oczywiście proste w dużych miastach, ale już na prowincji, gdzie dostęp w ogóle do ginekologa jest utrudniony, to wtedy bywa to zaopatrywanie się w tabletki antykoncepcyjne, tabletki dzień po, bywa trudne. Doskonale wiemy, że dostęp do aborcji też nie jest w Polsce łatwy. Jeżeli chcemy usunąć ciążę na wczesnym etapie, to jest oczywiście łatwiejsze, bo wtedy możemy skorzystać z odpowiednich pigułek ściąganych przez internet. Oczywiście z zastrzeżeniem, że to są bezpieczne miejsca. Aborcyjny Dream Team, który może w tym pomóc, to warto właśnie sięgać po takie sprawdzone strony i tam szukać pomocy, ale to bywa trudne, zwłaszcza na późniejszych etapach, wtedy trzeba już mieć na późniejszym etapie rozwoju ciąży, więc wtedy trzeba już mieć pieniądze i umieć zorganizować sobie wyjazd za granicę. Ale też mówisz o tych aspektach takich zaszłych, dotyczących stereotypów, które wywierają na nas mocną presję. Tak. I na mężczyzn też. Bo tutaj trzeba jakby podać tą kwestię, że jednak są mężczyźni, którym to jest obojętne i do tego się w ogóle nie kwapią, ale są i mężczyźni, którzy też podlegają bardzo mocnej presji na to, żeby właśnie tą decyzję podejmowali, bo nieraz spada to na nich odpowiedzialność. To znaczy z moich doświadczeń wynika, że częściej ta odpowiedzialność spada na kobiety. To znaczy jeżeli ktoś w rodzinie jest atakowany, to zazwyczaj atakowane są kobiety, to z nimi się rozmawia na tematy prokreacyjne. Co nie znaczy, że mężczyźni nie są wolni od presji. Dlatego ja mówię z innej strony, ja mówię od strony mężczyzn, który też był doświadczony w tej materii. A właśnie, no to powiedz, czy w ogóle doświadczałeś, w jaki sposób doświadczałeś? Tak, zamieniła się rola. Drodzy słuchacze, właśnie na tym polega ta przyjemność radiowa. Zmieniła sytuacja, dlatego że moja była żona uważała, że coś jest ze mną nie tak. Przeprowadzanie różnych badań, różnych kwestii. W pewnym momencie dochodzimy do takiego etapu, że jestem na czas. I przestaje być partnerem, mężem, kochankiem i prokreacja staje się wtedy intymnym jakimś tym, tylko nie dzisiaj, teraz, o tej porze, już. A jak nie wyszło, to znowu za miesiąc badania, sprawdzania, czy to nie jest twoja wina i tak dalej, i tak dalej. Dochodzimy do pewnych skrajnej sytuacji, która negatywnie wpływa. I co? I wtedy staje się sytuacja nie do pozazdroszczenia. Tak uważam. Ja bym tutaj zwróciła uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, powiedziałeś to na początku, coś jest ze mną nie tak. I rzeczywiście i kobiety, i mężczyźni bezdzietni, czy tacy, którzy chcą pozostać bezdzietni, spotykają się z takim bardzo krzywdzącym i przemocowym traktowaniem. No bo co to znaczy, że coś jest ze mną nie tak? Jestem nienormalny, coś jest, nie wiem, skrzywiony, coś jest nie tak z moim charakterem, czy z moją naturą?
No, to potrafi bardzo mocno podciąć skrzydła i myślę, że wielu osobom, które słyszą taki komunikat, no jest trudno. Trudno wytrzymać wtedy i z bliskimi i samemu sobie wytłumaczyć, że jednak jestem w porządku, że jednak jestem okej, nie wiem, zdrowy, normalny, bo przecież bezdzietność, powiedzmy to wyraźnie, pragnienie bezdzietności nie jest nienormalne. To nie jest tak, że normą jest rodzicielstwo, a bezdzietność jest jakimś, nie wiem, wynaturzeniem, brakiem czegoś, właśnie brakiem jakiegoś naturalnego... Oziębłością w stosunku do dzieci, brutalnością życia. Wiesz co, o tym to jeszcze trochę za chwilkę porozmawiamy, bo o naszym stosunku do dzieci to jeszcze trochę, to trochę coś innego, ale właśnie nie jesteśmy nienormalni, nie chcąc dzieci. Tak jak cały czas mówię i mówiłam to wcześniej i mówię teraz, te nasze potrzeby prokreacyjne gdzieś lokują się na pewnej skali. I teraz który punkt na tej skali jest normalny? Czy wtedy, kiedy chcemy mieć dużo dzieci, czy wtedy, kiedy chcemy mieć jedno dziecko, czy wtedy, kiedy nie wiemy, czego chcemy, czy wtedy, kiedy zdecydowanie nie chcemy mieć dzieci? A tak mamy po prostu. Ludzie są różni, mają różne potrzeby, różne natężenie tych potrzeb. I co jest normalne? Powiedzmy to uczciwie i wyraźnie. Nie ma normy. To, jacy jesteśmy, to, co czujemy, jest normalne. Niezależnie od tego, na którym punkcie tej skali się znajdujemy. Jedno jest pewne. Zarzucanie nam... Poczekaj, jeszcze dokończę. Aha. Zarzucanie nam, że jesteśmy nienormalni, czy coś jest z nami nie tak, na przykład z naszym zdrowiem psychicznym, bo do tego to się sprowadza. Idź do psychologa, on cię naprostuje. No nie naprostuje. Jeżeli nie chcesz dzieci, no to u psychologa najwyżej dowiesz się, jeżeli to jest dobry i uczciwie prowadzony proces psychologiczny, no to dowiesz się, że po prostu nie chcesz dzieci. Być może dowiesz się, dlaczego nie chcesz mieć dzieci, a może po prostu odkryjesz, że no tak masz i już. I wyjdziesz wzmocniony albo wzmocniona. I w ogóle to jest skandaliczne, że ludzi bezdzietnych wysyła się do psychologa, żeby się właśnie naprostowali, a naprawdę spotykam się z tym nagminnie, to znaczy nie wiem, czy chodzą do psychologów z tym, ale na pewno są do psychologów wysyłani i to nawet przez lekarzy innych dziedzin, na przykład przez ginekologów. I to jest skandaliczne. A druga sprawa, do której chciałam się odnieść króciutko, to wina. Bo zobacz, w jednej wypowiedzi pojawiło się to, że jesteś nienormalny, bo nie chcesz mieć dzieci, a dwa, że to jest twoja wina. Owszem, winą może być to, że rozpada się małżeństwo, prawda? No, trudno powiedzieć, czy twoją, czy twojej żony, no bo po prostu wasze pragnienia się rozjechały. Ale znowu, tej potrzeby bezdzietności nie można rozpatrywać w kategorii winy. No, nie jesteśmy, to nie jest nasza wina, że czujemy, jak czujemy. Ja chciałbym jakby na tej kanwie doświadczeń naszych, bo mogę tak powiedzieć, twoich, moich, to jest przykład tego, że jesteśmy w społeczeństwie, chodzimy, odwiedzamy sklepy, znajomych i tak dalej. Ludzie nas znają, nie znają, spotykają. Nikt nie zadaje sobie pytania, no i dobrze chyba, dlaczego nie widzi was, nas z dziećmi? Właśnie ten stereotyp, który zbudowaliśmy poprzez wieki, lata, że jednak posiadanie dzieci to jest obowiązek, a brak dzieci to jest albo coś z nimi jest nie tak, albo de facto są dziwni. Czyli brakuje tego trzeciego elementu opisującego ich, że oni podjęli taką decyzję. Po prostu. Chcą. Albo, czy taką przyszywkę, a to egoiści. Egoiści, oni sami dla siebie żyją. Tak, jeżeli chodzi o stereotypy i uprzedzenia, to, no to tych stereotypów do bezdzietnych przykleiło się sporo. Między innymi właśnie to, że są egoistami i to, o czym wcześniej powiedziałeś, że nie lubią dzieci. I dla mnie na przykład jest takim bardzo rozwijającym doświadczeniem rozmawianie z moimi czytelnikami i odkrywanie,
że to wcale nie jest reguła, bo ja rzeczywiście nie przypadam za dziećmi. Tu nie chodzi o to, że czymś mi zawiniły albo negatywnie je oceniam. Po prostu nie przypadam za ich towarzystwem. No, mają taki, a nie inny sposób zachowania, który mi nie odpowiada. Lubię przebywać w gronie osób dorosłych, co nie znaczy, że dzieciom wyrządzam jakąkolwiek krzywdę, czy uważam, że należałoby je usunąć, nie wiem, z przestrzeni publicznych. No nie. Po prostu ja się usuwam w momencie, kiedy jest za głośno, ale właśnie moi czytelnicy bardzo często mówią, słuchaj, ja lubię, lubimy dzieci, pracujemy z dziećmi i wcale nie mamy problemu z tym, że dzieci są wokół nas, ale swoich nie chcemy. Ja jestem opala ten stereotyp. Ja jestem po przeciwnej stronie. Ja ubóstwiam dzieci. Ja uwielbiam. Lubię być fantastycznym wujkiem, na które dzieciaki czekają i robi mi to ogromną frajdę. I ja z nimi mogę spędzać całe dnie. Całe dnie. Naprawdę. Nawet jak mnie wkurzają, to znajdę rozwiązanie. Nawet kiedyś była taka sytuacja, że do mnie do klubu przyszedł nauczyciel, bo dzieci z tego klubu opowiadały o mnie i on chciał mnie poznać, bo przyszedł do mnie i co pierwsze to stwierdził, skąd jest i kim jest, i w drugim jakby toku wypowiedzi było stwierdzenie, że ja mam najgorszych łobuzów ze szkoły, a ja mówię, że u mnie są najlepsi. I to było dla niego dziwne wyzwanie, ale to jest fakt i to jest prawda. Więc niektórzy... To pokazuje właśnie, że stereotypy są krzywdzące i idiotyczne, bo bezdzietni też są różni. Ale wiesz co, znasz stereotyp, który nie krzywdzi? No właśnie nie. I warto sobie zdawać sprawę z tego, że wszystko to, co myślimy tak społecznie, wszystko to, co się gdzieś pojawia w przestrzeni publicznej, że bezdzietni to są tacy albo owacy, to no, trzeba mieć świadomość, że to są stereotypy, czyli one mają tak naprawdę bardzo niewiele wspólnego z prawdziwymi osobami niedzietnymi. Kwestia egoizmu, no bo to też jest, bo po pierwsze, nieposiadanie dzieci wcale nie musi być podyktowane tym, że chcę sobie wygodnie żyć, bo ja nie wiem, czy ja nie mam dzieci dlatego, że chcę sobie wygodnie żyć. Owszem, wygodnie sobie żyję, ale nie chcę ich mieć dlatego, że ich nie chcę. Rozumiesz, to nie jest tak, że ja sobie odmówiłam posiadania dzieci, żeby leżeć na kanapie przez 8 godzin dziennie, co oczywiście jest grubą przesadą, ale mogę sobie zalec na kanapie wtedy, kiedy chcę, tylko że to nie ma nic wspólnego z moją bezdzietnością, no bo tutaj, ja nie chcę mieć dzieci. No bo tutaj poruszyłaś taką kwestię też, taką dosyć istotną, gdzie zarzucają bezdzietnym, a nie masz dzieci, to masz dużo więcej czasu wolnego. Ja to muszę pracować od rana do wieczora. Tak, i tutaj znowu mamy do czynienia ze stereotypem, bo tak jak mówimy, bezdzietni są różni, z różnych powodów dzieci nie mają. Może być tak, że są tak obarczeni na przykład odpowiedzialnością za starzejących się rodziców, albo byli tak obarczeni odpowiedzialnością za swoje młodsze rodzeństwo, czy byli obarczeni parentyfikacją i naprawdę oni się w życiu napracowali albo są bardzo obarczeni obowiązkami i jeżeli są samotni w tym, to prawdopodobnie są bardziej samotni niż matka, która wychowuje dziecko w porozumieniu z partnerem, przy pomocy babci, cioć i tak dalej. Więc nie możemy patrzeć zero-jedynkowo na dzietność, bezdzietność, na ludzi, którzy posiadają lub nie posiadają dzieci. I bardzo bym chciała, żeby takie rozmowy właśnie otwierały tą perspektywę, że jesteśmy różni, że mamy różne, że bardzo różne obowiązki również. Czyli stereotyp jest kluczem tego naszego problemu? Wiesz co, nie. Myślę, że kluczem są te nasze przekonania o powinnościach, o tym, że ludzie powinni mieć dzieci. Stereotyp jest dopiero jakby wtórną sprawą, bo ci, którzy nie mają, to wtedy są oceniani bardzo negatywnie, ale wszystko bierze się z tego, że mnóstwo ludzi jest przekonanych o tym, że dzietność jest naszym obowiązkiem. I to się bierze z historii oczywiście i z takiej naiwnej wiary w to, że dyktuje nam to biologia. Znaczy, na pewno owszem, biologia nam daje taką możliwość, ale nie dyktuje nam tego obowiązkowo. Mhm. No bo to nie wskazuje przy Homo sapiens, że musi.
No nie, to jak powiedziała Gloria Steinem, no, mamy struny głosowe i niekoniecznie musimy być śpiewakami wszyscy. No ja nie jestem śpiewaczką, chociaż mam struny głosowe i nie jestem matką, chociaż mam odpowiedni ku temu aparat. No dokładnie, czyli patrząc tak już pod koniec tej naszej dyskusji, bo o tym zaczęłaś mówić, że społecznie jest to wymagane, ale patrząc na indywidualizm, na to naszą wolność podejmowania decyzji, to my decydujemy o tym, jak będziemy traktować swoje życie w kontekście też i społecznym, tak? Tak. Tak, myślę, że tu jesteśmy w momencie takiej naprawdę dużej, dużej zmiany świadomościowej, bo kiedyś dzieci miało się dla rodziny, dla rodu, dla państwa, po prostu się je miało, ale właśnie to wszystko było wprzęgnięte jeszcze w taką narrację społeczną i rodzinną. Natomiast dziś bardzo mocno do głosu dochodzi indywidualizm, bardzo indywidualnie traktujemy, powiedziałabym tak, bardzo indywidualistycznie traktujemy rodzicielstwo, o tym ostatnio pisałam. Rodzicielstwo też się mocno sprywatyzowało. Kiedyś dzieci były należały do wszystkich, były częścią takiej globalnej społeczności, dzieci wychowywała wioska. No teraz dzieci są gdzieś za murami, są strzeżone przez rodziców, nikt nie ma do nich dostępu. Czyli to rodzicielstwo bardzo się sprywatyzowało a z kolei bezdzietność ujawniła się jako pewna postawa społeczna i to wcale nie musi być tak, że to jest postawa gorsza. Natomiast właśnie społeczeństwo już właściwie nie ma prawa nam czegokolwiek narzucać. Ale chyba powinniśmy podsumować to w ten sposób, że bezdzietność zawsze istniała. Czy to ze względów biologicznych, czy to też ze względów decyzyjnych? Wiesz co, trochę... To nie jest takie proste, bo owszem, niedzietność, czy niepłodność, czy bezpłodność istniały od zawsze. Zawsze byli ludzie, którzy nie mogli mieć dzieci. Zawsze byli ludzie, którym się życie tak potoczyło, że po prostu ich nie mieli, na przykład nie znaleźli partnera, prawda? Natomiast takie świadome podejmowanie decyzji, że ja pozostanę bezdzietna, myślę, że kiedyś to nie było wcale takie, znaczy to nawet dzisiaj nie jest powszechne. Natomiast dzisiaj można coś takiego sobie wyobrazić, natomiast podejrzewam, że kiedyś to było trudne do wyobrażenia, bo widzisz, były czasy, na przykład XIX wiek, kiedy macierzyństwo było traktowane też w kategoriach moralnych, czyli takie świadome zrezygnowanie z macierzyństwa uchodziło nie tylko za jakieś wynaturzenie, ale też za rzecz niemoralną po prostu. Więc to wcale nie było takie proste podjąć taką decyzję. Nie było przestrzeni do tego. Natomiast bezdzietność istniała oczywiście od zawsze. I zawsze wszystko spadało na kobiety. Rzadko na mężczyzny. No ale widzisz, tak jak mówisz, ta presja mężczyzn też dotyka trochę inaczej niż kobiety, ale też trzeba ich włączać w te dyskusje. Więc mam nadzieję, że mężczyźni też nas słuchają. Dzisiaj bardzo szybko, bardzo treściwie, bardzo krótko na różne tematy. Zawsze zapraszamy na twój blog, gdzie można znaleźć te twoje materiały, bo chyba też i możemy zdradzić trochę tajemnicy, że szykujesz też i podcast dla siebie taki tematyczny. Dzięki uprzejmości Radia DTR, tak, narodziła się okazja do tego, żeby wreszcie stworzyć podcast, bo ja o nim myślałam już od dawna, więc będziemy zapraszać tutaj ciekawych ludzi i rozmawiać o bezdzietności w sposób, no myślę, bardzo, bardzo wieloraki, różnoraki, wielokierunkowy. No i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. A wyjdzie dużo. Przynajmniej dla przestrzeni, dla dyskusji i dla rozmowy, bo bez rozmowy to chyba nic się nie da zrobić. Dziękuję ci bardzo. Dzień dobry, nazywam się Edyta Broda, prowadzę Bezdzietnik, piszę książki o bezdzietności. Radio DTR i już.